Niech dzisiaj padnie odpowiedź na pytanie, czy indeksacja tagów to aby na pewno dobry pomysł. Słuchajcie, to zależy, ale chciałbym, żebyście zapoznali się zanim wytłumaczę, czy indeksacja tagów. Jest dobrym pomysłem. Pozwolę Wam puścić sobie stary materiał, który na Paku Studio 2-3 lata temu się pojawił. W którym mówię, czy indeksacja, w których jakby podważam, czy indeksacja wewnętrznych wyników wyszukiwarki to dobry pomysł. Na przykładzie Super Expressu. Posłuchajcie. Jeśli sobie teraz smartfony wyciągnęli i wpisali Jerzy Owsiak nie żyje, to wyskoczy Wam SuperExpress. Nikt nie napisał artykułu o tym, że, że Jerzy Owsiak nie żyje. Jest to wynik wyszukiwania wyszukiwarki wewnętrznej w SuperExpressie i mimo, że z mojej prezentacji wynika, że nie powinniście tego robić jako małe podmioty, to im to uchodzi z racji tego, że SuperExpress ma 10 milionów linków, ma linki z Onetu, z WP, z, z bardzo dużej liczby zagranicznych stron. I teraz to, co powinniście wiedzieć, to po, po pierwsze to jest to, że algorytm zasadniczo nie jest jednorodny. To powinniście wiedzieć, to znaczy algorytm w branży powiększania środków na penisa będzie działał w inny sposób, bo inny punkt odniesienia jest w tej branży. Jeżeli po prostu w topie są domeny, które mają miliony linków, to generalnie jeżeli tych milionów linków nie zrobicie, to się do topów nie dorwiecie. I tak samo dotyczy to wielu różnych innych aspektów, bo wielu osobom, które zaczynają z SEO się wydaje, że algorytm jest płaski, jak mamy w jakiejś konkretnej branży jakąś konkretną cechę i tak dalej, to ją można przeszczepić do wszystkiego. Wiecie, i tak na przykład jak ktoś zadaje sobie pytanie, a mam serwis ogłoszeniowy, to jak będę robił duplikaty, to nie da rady tego serwisu pewnie prowadzić. Muszę przepisywać te ogłoszenia ręcznie po to, żeby mieć unikalny content. Jasne, ten kontakt dobrze byłoby mieć, natomiast wciąż poruszasz się w, pewnie w branży, w której wszyscy mają zduplikowany kontent. No ale jakby wracając do tego, czy warto indeksować tagi. E, indeksacja tagów mniej więcej implikuje podobne scenariusze, jak indeksacja wewnętrznych wyników wyszukiwarki, czyli to, co tutaj pokazałem. Bo jak wy, wyźmiecie sobie teraz smartfony, wciąż to jest zaindeksowane. I teraz tak, e, jak spożycie, spojrzycie bardzo szeroka, to na przykład Allegro na przykład tu Super Express, wiele innych dużych serwisów, mocnych, bardzo mocnych domen, ma olbrzymie ilości trafiku, pozyskuje z indeksacji wewnętrznych wyników wyszukiwarki, po prostu e, ktoś wpisze sobie jakąś tam zabawka dla dziecka w konkretnym kolorze, i zwróćcie uwagę, że często to jest w serpie pojawia się Allegro i to prowadzi do zaindeksowanego wyniku wewnętrznej wyszukiwarki. Czy to dobrze, czy to źle wiecie, z analizy technicznej by wynikało że pewnie niekoniecznie, ponieważ jest to fin content, czyli taki content, który no, jest niskiej jakości, bo jest to wynik, który nie do końca zawartością może odpowiadać. Generalnie niskiej jakości, tak? Zawartość tego wyniku takiej, takiego widoku, takiej podstrony jest niska. Natomiast to okazuje się, że jednak w przypadku dużych domen to działa. Tak samo działa to tutaj. To znaczy, jakby SuperExpressowi super to, to nie przeszkadza, ponieważ jest to tak mocna domena, że to po prostu sobie siedzi. I żebyście wiedzieli, i teraz tak, tagi generalnie. Tak jak być może sobie słuchaliście kilka lat temu ten materiał, mimo że pytania na grupach wciąż się pojawiają, a odpowiedź na temat tego, czy warto indeksować tagi jest, pojawiła się już na naszym kanale kilka lat temu. Tagi, a pozycjonowanie tak się nazywa tytuł tego, tytuł tego materiału to możecie przyjąć, że ogólnie rzecz biorąc indeksacja tagów, jeżeli nie macie tego mm, mechanicznie roz, jakby rozłożonego na czynniki pierwsze, to znaczy nie wiecie, co z tym zrobić, czy to dobrze, czy źle, to jak nie wiecie, to lepiej tego nie róbcie, bo już wielokrotnie wyciągaliśmy blogi z penalizacji właśnie za indeksację tagów, czyli e, jak sobie wyobrazicie tagi, to tag przyklejony do zwykłego WordPressa, co implikuje? Napisaliście jeden artykuł na temat kosiarek, wyboru kosiarki spalinowej do ogrodu i wrzuciliście tam 17 tagów. No i teraz Googlebot sobie wchodzi w ten tag i tam widzi tak naprawdę link wewnętrzny do tego właściwego artykułu. No więc zawartość tego tagu, tagu nie jest jakaś bogata, kontentowo i on to rozumie, bo on to czytuje w ten sposób, że przy odpowiedniej skali, jak zrobicie to na odpowiedniej rozpiętości, czyli będziecie mieli na przykład takie ratio, że macie. 50 unikalnych artykułów w swoim, na swoim blogu, to może być też sklep internetowy, to nie ma większego znaczenia, macie 50 unikalnych widoków z contentem, bogatych w content, ale tagów macie 500, bo do każdego po 10 dokleiliście, to mniej więcej na poziomie algorytmicznym to wygląda w ten sposób, że algorytm się zastanawia, hej, a czy aby na pewno nikt nie próbuje mnie tu zmanipulować, bo mam 10 widoków bardzo dobrej treści i 90 wątpliwej jakości, ponieważ wiecie, to jest bardzo wygodne. Otagować sobie w odpowiedni sposób jeden artykuł yy, i namnożyć byty, nie? Wiecie, wrzuca sobie artykuł, jaka kosiarka do ogrodu, a tam sobie wrzucę kosiarki do ogrodu, jaka kosiarka, kosiarka spalinowa, czy coś tam. Każdy z tych tagów jest osobnym, dedykowanym widokiem. Jak Googlebot na to wchodzi i znowu widzi. Jakby tą samą zawartość, tak naprawdę tam będzie miniaturka w WordPressie, jakiś wypis i link wewnętrzny, to pewnie nie bardzo to mu leży. Więc e, pojawiają się za to penalizacje. Więc generalnie, jeżeli nie znacie odpowiedzi, i nie wiecie, co z tymi tagami robić, ponieważ tagi możecie sobie na przykład na frontendzie i na backendzie też sobie zmodyfikować w WordPressie w taki sposób, że do tagu będzie można przypisać opis i nie ma problemu wtedy. Jeżeli na przykład tagi będziecie y, robili jako taką mechanikę, która uzupełnia wam content, pomaga w kontekście nawigacji temu użytkownikowi, to nie ma z tym problemu, tak? Problem jest tylko wtedy, kiedy mnożycie po prostu te tagi, zostawiacie je w zawartości pustej, one mają tak naprawdę duplikaty, bo one składają się wtedy z linku wewnętrznego, Pisu, który tam ma 100-200 znaków i to generalnie nic dobrego. Natomiast, tak jak mówię, gdybyście mieli to przepracowane, da się z tagów zrobić, bo tagi też można. Możecie sobie napisać modyfikację tagu i możecie sobie jakiś uploader fotografii. Równie dobrze, Wasz tak, może. W zasadzie identycznie wyglądać jak kate widok kategorii na przykład w tym WordPressie, natomiast natywnie on tych funkcjonalności nie ma, ponieważ natywnie w WordPressie tak nie ma na przykład opisu, tak? Więc to, to jest taka zasada, więc pamiętajcie dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli nie znacie, nie wiecie po co te tagi miałyby być, to nie róbcie taki dróg na skróty, nie mnóżcie tych tagów niepotrzebnie. A po drugie, pamiętajcie, że tak na przykład indeksacja wyników wyszukiwarki, mimo że z moich rekomendacji wynikałoby, żeby tego nie robić, to na poziomie analizy technicznej dużym domenom wcale to nie szkodzi. Mało tego przynosi im mnóstwo trafiku. Więc musicie pamiętać, że gdzieś to trzeba wypośrodkować i to, co mała domena powinna, duża już wcale nie musi. Tyle. Dzięki bardzo. Do usłyszenia następnego. Cześć.